Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to odcinek informacyjny. No i jak widzicie po tytule odcinka, dzieje się, naprawdę dzieje się bardzo dużo, jeżeli chodzi o polskiego Shakesa, ponieważ startuje nowy polski serwer, 38. Start tego serwera będzie 3 kwietnia o godzinie 16, czyli w piątek. Ja tutaj, jak widzicie na ekranie, jeszcze nie mam odliczania, ponieważ nagrałem ten odcinek troszeczkę wcześniej, ale zapewne zostanie on udostępniony, gdy ta oficjalna informacja już pójdzie i co za tym idzie, będzie już to odliczanie. Więc teraz na dole ekranu powinien wam się pojawić link, pod którym sobie możecie to odliczanie jakby włączyć. Też pewnie będzie w opisie filmu, w przypiętym komentarzu, więc to tam polecam sobie zerknąć. Także tak, no tak jak mówię, 3 kwietnia, godzina 16, będzie nowy polski serwer 38. I co najważniejsze z tego filmiku, co powinniście wynieść, to to, że tworzymy gildię. Gildię, która będzie tak jakby kontynuacją gildii tutaj Exiles Curls, czyli tak naprawdę topowej polskiej gildii z W37, którą żeśmy tutaj tworzyli z chłopakami. To, że to będzie kontynuacja, nie znaczy, że tutaj przestaję grać, to od razu mówię, że gram tutaj dalej. Ale tak, no do gildii zaraz tutaj przejdziemy, dokładnie co i jak, wszelkie informacje wam przekażę. Z tym, że no co, no mam nadzieję, że ludzie się cieszą, ponieważ dużo było spekulacji, kiedy ten nowy serwer, były jakieś tam fejkowe daty i tak dalej, jakieś domysły, a teraz mamy już to oficjalnie. I tak, zacznę od tej gildii, bo to jest tak naprawdę najważniejsze, co powinienem powiedzieć i po to tak naprawdę tworzę ten film. Będziemy tworzyć sobie gildię. Gildia, tak jak mówię, będzie kontynuacją Exiles Curls, czyli tej gildii tutaj. Będziemy ją tworzyć z naprawdę mocnymi zawodnikami, ponieważ będzie tutaj, będę ja, będzie Tevis, prawdopodobnie będzie, z tego co wiem, Profcio chyba też, Naruciak, i będzie jeszcze kilka osób takich mocnych, które tutaj na tym W37 są w topce, jeżeli chodzi o właśnie naszą gildię. Oprócz tego będzie jeszcze jedna nowa osoba, co jest niespodzianką. Być może gdy wy oglądacie już ten filmik, to wiecie. Jeżeli nie wiecie, to na pewno z czasem się dowiecie, która również będzie z nami w gildii. Ale mówię, no to tak jak wspominam, no może już o tym wiecie, jak ten film oglądacie, może jeszcze nie, no to jest akurat nieistotne, w każdym razie ta osoba na pewno także będzie lecieć sobie w topkę, będzie to gracz mniej więcej na takim samym poziomie jak Naruciak, no jak tutaj widzimy Naruciak, o teraz akurat spadł z, nie, gdzie on tu jest, poczekajcie, dlaczego go tu nie ma, co jest, czy ja jestem ślepy? A tu jest, dobra, bo ja go atakowałem, bo sobie coś sprawdzałem i dlatego nie był na niebiesko. Także jak widzicie, no są to gracze topowi tego W37, więc jest czego oczekiwać. Z tym, że tak, to, że będziemy mieć graczy topowych, między innymi oczywiście, wskazuje na to, że będę też miał pewne wymagania odnośnie ludzi, którzy będą chcieli dołączyć do gildii. I co to będzie? Przede wszystkim będzie to takie mniejsze wymagania, jeżeli nie chodzi o grzyby, tylko ogólnie o grę. Będzie to na pewno założenie konta już o 16, dlatego że my tutaj ze współzałożycielami będziemy sobie od razu o 16 zapraszać ludzi z listy, ponieważ będę robił taką listę, ale do tego zaraz przejdę. I po prostu oczekuję tego, że to konto założycie praktycznie od razu o 16, no tam wiadomo, kilka minut ewentualnie później. I po prostu dzięki temu będę mógł was od razu zaprosić, aby ta gildia od razu się, że tak powiem, zapełniła. Jakie są moje wymagania odnośnie grzybów, bo to was pewnie interesuje. No więc tak, są to pierwsze dwa pakiety do kupienia. Pierwsze dwa pakiety to jest koszt 60 zł. Jest to pakiet ten taki podstawowy, który kosztuje 20 i pakiet twierdzy, który kosztuje 40. Dlaczego? Dlatego, że te pakiety dadzą wam raz, że sporą przewagę, jeżeli chcecie grać delikatnie na grzybach. Dwa, że pomogą nam, czyli graczom, którzy będą chcieli iść w topkę, bo ja jeszcze nie wiem, szczerze mówiąc, czy będę szedł w topkę, ale no na pewno będę starał się mimo wszystko być wysoko. Więc jakby pomoże to nam i reszcie tym graczom po prostu, którzy będą chcieli iść w topkę, abyśmy mieli wysokie salki, bo ten drugi pakiet, jak pewnie wiecie, on daje dużo surowcy do twierdzy, co za tym idzie, można ładną salkę wybudować, a co za tym idzie, te kamyki z gildii będą dosyć mocne, co nam po prostu pomoże przeklikiwać kolejne lochy, co za tym idzie, no jak będziemy mieli, powtarzam się chyba, jak będziemy mieli wysokie levele, to szybciej odpalimy lochy, szybciej te procenty w gildii będą rosły, więc to jakby działa na korzyść każdego. Także to jest wymaganie, zakup pierwszych dwóch pakietów
I oprócz tego gra Echo. Co rozumiem przez grę Echo? To są po prostu trzy paski na gryfo smogu. To jest jakby taka podstawa. Nie wymagam od was przeklikiwania lochów jak szaleni. Chociaż miło by było, jeżeli takie osoby też się znajdą, które będą chcieli z nami grać. Standardowo zapomniałem o jednej ważnej rzeczy podczas nagrywania, więc dogrywam to jakby później i pewnie to jakoś tam wstawię w środek filmu. Mianowicie, jeżeli są osoby, które wracają do tej gry po jakimś długim czasie, nie wiedzą co tu się zmieniło, nie znają nowości, nie wiedzą o co chodzi z pakietami, czy coś w tym stylu, to oczywiście dla takich osób nie zamykam drogi, jeżeli tylko mają ochotę sobie grać Echo, nie zamykam im furtki jakby do gildii, z tym, że przed startem, ten filmik jest na pewno tam parę dni przed startem opublikowany tego serwera, polecam sobie obejrzeć takie poradniki, jak dobrze zacząć w Shakes and Fidget, który nagrałem. Oprócz tego o pakietach, to w ogóle przede wszystkim, żebyście wiedzieli, ile dany pakiet kosztuje i co on daje dokładnie. Tam też opowiadam, jak je dobrze wykorzystać. Także możecie sobie wpisać w poradnik, jak zacząć neutral, tam pakiety neutral i wam pewnie te filmiki wyskoczą. Oprócz tego co? No wszelkie poradniki, które nagrywałem. Nagrałem poradnik do praktycznie wszystkiego, jeżeli chodzi tutaj o Shakesa, nawet do takich największych pierdół, które by mogły się wydawać dla niektórych ciężkie. Tak więc po prostu zapraszam do playlisty poradników, które są w opisie. Jeżeli ktoś jest, wraca po jakiejś długiej przerwie, chce sobie przypomnieć, jak ta gra działa i tak dalej. I po prostu się zapoznać przed tym startem, aby wiedzieć co i jak robić, żeby sobie po prostu nie zepsuć postaci. Oprócz tego, no co, możecie do mnie napisać na Discordzie, tam odpowiadam, jeżeli macie jakieś pytania, coś się nie dowiedzieliście z moich filmów czy coś, to także dołączajcie na Discordę dla widzów i do mnie piszcie, też wam chętnie odpowiem, no bo to jakby działa na korzyść dla wszystkich członków, którzy będą w gildii. I to by było na tyle, dalsza część filmu. Natomiast nie wymagam tego, to jest tak naprawdę głównie trzy paski plus właśnie ten gryfosmog, abyście tak sobie grali. Bardzo istotne to jest na początku. I teraz tak, no jeżeli ktoś się zgłosi, kto nie będzie tych wymagań spełniał, no to niestety będziemy musieli go wyrzucić. Będzie to widać, zwłaszcza na starcie. Tak więc po prostu chciałbym, aby dane osoby, które będą sobie grały na spokojnie free to play, sobie znalazły inną gildię dla swoich tak jakby wymagań. My tutaj może pomyślimy o Akademii, ale na razie nie myślę o tym. W momencie, gdy nagram ten film, może coś się zmieni, na pewno was o tym poinformuję. Tak więc żeby potem nie było zbędnych tam, wiecie, nieporozumień, ponieważ ja na początku będę to sprawdzał dokładnie, będę widział, która osoba jakby gra na tych trzech paskach, a która nie, więc żeby potem nikt się na mnie nie obraził, że go wyrzucę z gildii czy coś, po prostu zgłaszając się do tej gildii akceptujecie te wymagania, które powiedziałem przed chwilą. Oprócz tego co jeszcze? No jeżeli jesteście graczami Echo, czyli wykorzystujecie tylko grzyby na trzy paski plus gryfosmoka, to powinniście być przez te pierwsze dni bardzo aktywni, tak naprawdę non stop na grze. No niestety, jeżeli chcecie mieć klaser na wysokim poziomie, to wymagane jest od was jako graczy, po prostu jeżeli chcecie być, nie tracić dużo do topki, abyście robili te ataki co 10 minut tutaj na ręce, żeby po prostu ten klaser sobie w miarę możliwości szybko uzupełniać, więc no ta aktywność na początku jest tak naprawdę najważniejsza. Oprócz tego, jeżeli tutaj takie wymagania, to tak jak tutaj mamy w Exiles Curse na W37 w opisie, kultura osobista oraz chęć niesienia wzajemnej pomocy. Nawet jeżeli będziesz graczem top 1, jakimś tam zdominujesz cały serwer i tak dalej, ale będziesz jakoś tam obrażał innych, czy jakby no głównie obrażał, bo to głównie o to chodzi, bo to ma być przyjemność, mamy tą gildię sobie fajnie wspólnie stworzyć, żeby nie było tam jakichś nieporozumień, no to po prostu będę musiał taką osobę wyrzucić, jeżeli taka się znajdzie. Także mam nadzieję, bo nie chcę tam, wiecie, żadnych spin i tak dalej, żeby tam się ludzie wyzywali czy coś w tym stylu, więc no to jest tak naprawdę najważniejsze. No i tak jak mówię, no ta aktywność na starcie to praktycznie non stop, ja też będę pewnie non stop przez te pierwsze kilka dni grał, no bo ode mnie to oprócz tego, że jako gracza, to jeszcze będę tę gildię robił, co prawda będę miał pomoc od innych, no ale wiecie, mimo wszystko będę to chciał ładnie jakoś zrobić, ładnie to spiąć. No tutaj na W37 byliśmy tak naprawdę top 2 przez pierwsze 2 miesiące, teraz spadliśmy na czwartą pozycję, z tym, że dzisiaj w nocy się terapia posypała, tam założyciele odeszli do innej gildii i tak dalej, więc sobie tą terapię pewnie za chwilkę przeskoczymy. Także będziemy po prostu top 3. Natomiast jako polska gildia jesteśmy bezapelacyjnie top 1. Raczej tutaj nie ma żadna inna polska gildia do nas podjazdu. Jakie mam cele na ten polski serwer?
No na pewno wiem, że się szykują ludzie, którzy już mają od dawna ekipy umówione na ten nowy serwer. Z tym, że no takie... Chcemy być po prostu wysoko, nie chcę tutaj szacować na jakim miejscu. Top 1, top 2 może być ciężko, ale na przykład jakieś top 3, żeby nie odstawać za bardzo z portalem i z procentami, tak jak to było w przypadku S37. Oczywiście, jeśli udałoby się wbić na jakąś tam wysoką pozycję, czyli na przykład tam top 1, top 2, byłoby świetnie. Coś taki mam tam z tyłu głowy cel, ale też patrzę na to realnie, że może to nie być takie proste, zwłaszcza, że będę brał po prostu ludzi głównie tutaj ode mnie z kanału, a nie mam tam jakiejś... Mam oczywiście kilka osób, które chcą grać i które są mocnymi zawodnikami, tak jak już wspominałem, ale no, mimo wszystko wiem, że są ekipy, które mają już tych osób zgrany skład po prostu mają i pełny w tym sensie. No a ja tutaj chciałem polecieć bardziej w taką gildię, można powiedzieć, dla widzów, żeby jakaś tam integracja była i tak dalej, ale oczywiście jeżeli ktoś mnie nie ogląda, a mimo to by chciał dojść do gildii, to oczywiście także może. Okej, no i jeżeli te wymagania akceptujecie, o których wspomniałem wcześniej, to po prostu... Ja będę robił listę z nickami, jakie planujecie mieć na tym 38 polskim serwerze i będę was, tak jak wspominałem, zapraszał o godzinie 16, gdzie możecie te swoje niki pisać. No głównie tutaj w komentarzu pod tym filmem możecie je tutaj pisać, natomiast jeżeli ktoś nie chce, żeby, nie wiem, ktoś mu tam zajął nick czy coś w tym stylu, może do mnie napisać do wiadomości prywatnej na Discordzie, ostatecznie w mailu, może też do mnie napisać swoją nazwę, ja tą listę dodam, tej listy nikt nie widzi oprócz tutaj zarządu tej gildii, więc jakby no nie ma opcji, żeby wam ktoś ten nick zajął czy coś w tym stylu, także no to już wasz jakby wybór. Więc mi po prostu te niki piszcie, tak jak mówię, jak tam uważacie. No, wolałbym tak naprawdę w komentarzu albo na Discordzie niż na mailu, no ale na mailu też tam czytam, więc macie to wszystko w opisie. Możecie też wbijać na Discordę dla widzów, dlatego że tam też będzie, możecie do mnie coś napisać, zapytać się i tak dalej, bo ja tam jestem praktycznie cały czas dostępny, a wbijając na Discorda dla widzów od razu możecie bezpośrednio do mnie napisać, więc zachęcam do tego po prostu. Tam też na pewno będzie się działa po tym filmie dyskusja na temat tego nowego serwera i tak dalej. Tak więc zachęcam. Okej, i co tutaj więcej? No chyba jeżeli chodzi o gildię, to tyle. Serdecznie wszystkich zapraszam, i tych topowych graczy, i tych mniej topowych, nazwijmy to, bo myślę, że jednak gildie, nie chcę się tutaj jakoś wywyższać czy coś, ale gildie mimo wszystko mi wychodzą, jak tworzę, dlatego że ja poświęcam dużo czasu na to, stawiam tutaj na jakieś takie ludzkie zachowania, nie tylko patrzenie na level, na procenty i tak dalej, jak co niektórzy, więc tak jak mówię, no myślę, że stworzymy sobie jakąś fajną gildię wspólnie. I okej, to by było na tyle. Teraz co będzie się działo oprócz tej gildii? Planuję zrobić coś takiego jak maraton odcinków z tego nowego serwera. Maraton nie będzie wpływał, przynajmniej mam taką nadzieję, że nie będzie wpływał na ten harmonogram, czyli tam film co dwa dni o 18. Będę się starał przynajmniej przez pierwsze 3 dni, a może dłużej, nagrywać przed godziną 24 odcinek, gdzie wam będę pokazywał, jak moja postać się rozwinęła, jak się rozwinął generalnie serwer, będę wam pokazywał topkę, będę wam pokazywał tam, wiecie, jakie lochy ubiłem i tak dalej, i tak dalej. Także no taki maratonik, będę to nagrał, tak jak mówię, przed 12, będę to od razu po 12 montował i wrzucał, nie wiem, czy wrzucę wam to jakoś z rana kolejnego dnia, czy od razu w nocy to puszczę, żeby już sobie tam było, to tam zdecyduję, będę was na pewno informował na bieżąco na Discordzie. Jaką klasą będę grał, bo to też pewnie wiele osób ciekawi. Miałem wam dawać do wyboru, żebyście za mnie wybrali klasę, aczkolwiek pojawiła się pewna nowa ewentualność, o której możecie już wiecie bądź nie wiecie, na pewno się dowiecie, co za tym idzie, ja sam zdecyduję, jaką będę tą klasą grał po prostu. Tak jak mówię, no tutaj ten film nagrywam troszeczkę wcześniej, więc nie wiem jeszcze, o czym wiecie, o czym nie wiecie, więc tak troszeczkę tutaj jest po prostu przygotowanych, jest kilka niespodzianek z mojej strony i nie chcę się tutaj zdradzić, być może gdy oglądacie ten film, to już wiecie, o co chodzi, ale jeżeli nie, to na pewno prędzej czy później się dowiecie, to już chyba też się powtarzam.
Ale tak, dlatego nie będziecie wybierać dla mnie klasy, ja tą klasę sobie wybiorę sam. Co do mojego stylu gry, to tak jak mówię, no na początku będę chciał przycisnąć, a dalej się zobaczy, zobaczę jak ten serwer będzie wyglądał i tak dalej. Nie wiem, czy będę grał tak mocno jak na Paladynie. Jak widzicie, no na Paladynie jestem tutaj bardzo wysoko. Jestem top 1 obecnie Paladynem. Tutaj chłopaki troszeczkę mimo wszystko odstają. Tutaj Demonko też jeden level do mnie traci, więc no na ten moment jestem top 1 Paladynem i raczej nie planuję tego oddawać, więc no nie wiem, czy aż tak będę cisnął na tym nowym serwerze, ale to wszystko się okaże z czasem. Oprócz tego co? No na pewno też was zaciekawiło info o konkursie. Tak, konkurs będzie, tak jak już wspominałem, ten konkurs miał być na 1000 widzów, z tym, że te 1000 widzów żeśmy wbili bardzo szybko. Co za tym idzie, nie chciałem od razu po tamtym konkursie na 500 robić drugiego konkursu, chciałem troszeczkę odczekać. Czekałem też na funkcję od YouTube'a, żeby mi włączyli funkcję wsparcia i chciałem film o konkursie zrobić tak jakby w połączeniu z tym funkcją wsparcia i tak dalej, żeby wam opisać co i jak, aczkolwiek nikt nie wie, kiedy tą funkcję mi włączą. Ja tam pisałem do YouTube'a i tak dalej, ale no nie wiedzą, po prostu jest to losowo. Niektórzy dostają bardzo szybko, niektórzy dostają po kilku miesiącach, więc no jakby nie mamy czasu tyle czekać. A teraz, że jest nowy serwer, to na pewno grzybki się przydadzą ludziom. Tak więc pojawi się także osobny film, w którym dokładnie powiem, co należy zrobić. Pewnie będzie na takich samych zasadach jak ten konkurs na 500 widzów, aby te grzyby dostać. Więc będzie taki konkurs, z tym, że nagram prawdopodobnie ten film w poniedziałek, jak już ten troszeczkę ta wrzawa z tym nowym serwerem się uspokoi. To ten film wleci i tam będziecie pewnie mieli z tydzień na czas, żeby się zgłaszać i wtedy wam jakby wrzucę wyniki i te grzybki po prostu zostaną rozesłane na wasze konta. Tak jak to było w przypadku tego konkursu na 500, to tam się za wiele nie zmieni, ale uznałem, że skoro nowy serwer, to mam nadzieję, że uda mi się to dla was ogarnąć, żeby ten konkursik był, ale tak jak mówię, to jeszcze się pojawi osobny film. No i to by było na tyle tak naprawdę, mam nadzieję, że wszystko powiedziałem, mam nadzieję, że wbijecie na Discorda dla widzów, który jest w przypiętym komentarzu, tam link, mam nadzieję, że zasubskrybujecie ten kanał, ponieważ wiem, że teraz zrobi się jakby taki nowy, w związku z nowym serwerem zrobi się taki hype na Shakesa znowu w Polsce, więc mam nadzieję, że kto trafi na ten film, no to zasubskrybuje kanał, że zostawicie kciuka w górę pod tym filmem, to będzie mi bardzo miło, no i oczywiście kto spełnia wymagania, o których powiedziałem w filmie, niech do mnie pisze, czy to na Discordzie, czy to w komentarzu swoje niki, będziemy robić listę i będziemy sobie cisnąć. Mam nadzieję, że będzie to fajna zabawa, bo przede wszystkim to ma być zabawa, więc że ta gildia po prostu jakby będzie sobie fajnie funkcjonować. To by było na tyle, dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że film taki z informacjami aż takimi wam się spodobał. Trzymajcie się i cześć.